Po prostu byłam gotowa na to, żeby nagrać Wam krótki filmik informacyjny na YouTubie i poinformować Was, że na tydzień znikam z YouTuba, ale... Hej gwiazdki, dzisiaj do Was przychodzę z kolekcją obiecaną. Wybiło 50 subskrypcji, dziękuję Wam. Naprawdę kocham Was, ubóstwiam. Ślę buziaki do Was, jesteście niesamowici. Dziękuję za pozytywne komentarze. Za całe wsparcie, bo naprawdę jest Was już coraz więcej i jest to dla mnie tak kochane. Wyjątkowo w takim, a nie innym tle nagrywam, ponieważ mam dosyć spory teraz kolejne jakieś problemy mi doszły w moim życiu prywatnym i prawie bym nie nagrała tego filmu i po prostu byłam gotowa na to, żeby nagrać Wam krótki filmik informacyjny na YouTubie i poinformować Was, że na tydzień znikam z YouTube'a, ale co to by było? Wy staracie się, wbijacie mi 50 subskrypcji, a ja nagle znikam i to by było takie niesprawiedliwe w stosunku do Was, bo wiem, że niektórzy naprawdę czekają na tą kolekcję. Więc nie poddałam się, nagrałam to, właśnie będę siadać i montować. I pamiętaj, zostaw tego suba, łapkę w górę i komentarz. Pamiętajcie, że na 100 subskrypcji robię konkurs, więc będzie się działo. Kolejne poprzeczki, zawsze będzie coś ciekawego, na pewno coś się wymyśli. No i zapraszam Was do oglądania. Buziaki, dziękuję jeszcze raz. Pierwszymi lalkami, które chcę Wam pokazać, jest to Draculaura i Claudine z Basicu 1. Historia z Draculaurą jest taka, że dostałam ją od przyjaciółki z gimnazjum, a Claudine udało mi się kupić za jedyne 15 zł, był nawet o tym filmik. Kolejną lalką jest to Frankenstein z Basicu 2. Jestem średnio zafascynowana tą lalką, ponieważ w porównaniu do reszty swoich straszyciołek ma dosyć spore oczy. Jest to bardzo zauważalne. Teraz możecie to porównać. Kolejnymi lalkami z Basicu, które posiadam, jest to Abby Poniabu, którą robiliśmy w serii Naprawiamy, i Tora Lace Bright, która niestety jest dość uboga w swoim ubiorze, poluje na jakieś dodatki do niej. Obie lalki pojawiły się u mnie na kanale w osobnych filmach. Kolejne Basiki są to koleżanki z Staszyceum, które były wydane o wiele, wiele później. Jest to Venus i Rochelle. Rochelle niestety ma dość kiepskim stanie spódniczkę, również chcę jej wymienić. I Venus większość dodatków nie ma, też cały czas gdzieś tam poluje. Obie lalki mają bardzo zadbane włosy, chociaż były kupione z drugiej ręki. Moją ulubienicą ponad wszystko z Basiców jest jednak Nefera Denial, chociaż nie jest ona kompletna, ale była kupiona za niewielkie pieniążki, w sumie to 20 zł i jestem z nim bardzo, bardzo zadowolona, bo jest w mega, mega stanie. Również jak na inne lalki, włosy jej są również w bardzo dobrej kondycji. Jednym ze starszych serii, chociaż nie takich starych, bo Basic 1 oczywiście jest najstarszy, posiadam Cleo z Pictures Day i Claude'a. Wybaczcie mi, nie pamiętam z jakiej serii pochodzi Claude. Niestety jest w takim średnim stanie. Został kupiony, w sumie wymieniony z vintage'arką. I zastanawiam się nad kupnem innego Claude'a. Ciekawostka, ta Cleo, która przed Wami stoi, została zakupiona za jedyne 5 zł na Vinted, gdzie praktycznie większość ważniejszych dodatków posiada. Kolejną lalką, którą Wam chcę przedstawić na tym pięknym czarno-białym tle, jest to Frankie. Również czarno-biała. Okej, teraz przedstawię Wam seriami. Jest to seria 13 życzeń i posiadam w niej Lagunę, Gigi i Twilę.
Niestety Gigi posiada dosyć sporą warstwę lakieru. Musiałam się bardzo natrudzić, żeby uzyskać z powrotem jej fryzurę. Kolejną serią, którą bym chciała wam pokazać, jest to Strach Kamera Akcja. Aktualnie nie posiadam jeszcze Viperin, strasznie bym ją chciała. Wtedy miała kompletną serię. Loki Cloudy zostały wykonane przeze mnie. Bardzo się nie trudziłam nad nimi, ale warto było, bo jest piękny efekt Magdy Gessler. Tak samo włosy Elizabeth przeszły sporą metamorfozę. Jedną z bardziej detalicznych serii, jeśli chodzi o lalki, moim zdaniem jest to Wielkie Połączenie, już wiele razy o tym wspominałam, pod względem różnorodności postaci, jak i dopracowania szczegółów odnoszących się do hybryd. Niestety w najgorszym stanie są włosy Sailiny i muszę je naprawić. Ale tak to w skład wchodzi Avia, Bonita, Nathan i właśnie Sailina. Z serii Upiorysz posiadam Rochelle, Skelite oraz Czyny Fire. Prawie bym zapomniała o Claudine z serii School Out. Była to kiedyś moja wymarzona lalka. Również jest ze starszych edycji. Kolejną serią, którą chcę wam przedstawić, jest to Upiorna Wymiana. Ja z tej serii posiadam Lornę i Marisol. Marisol została zakupiona w pudełku jeszcze jak Monster High było w sklepach. Obie lalki jak na serii są dość kolorowe. Pewno wyróżniają się swoją serią. Kolejną serią, chcianą lub niechcianą, lubioną lub nie, jest to Stwórz Własnego Potwora. Wszystkie trzy lalki zostały przeze mnie zakupione w pudełkach i bardzo fajnie wyglądają. Posiadam Mumię, Gorgonę i Syrenę. Znowu bym zapomniała, że posiadam również Basic Billy'ego Niewidzialnego. Schował mi się gdzieś tam na półce. Również jest filmik z nim na kanale. Jest to mój ulubiony chłopak z Monster High. Niestety ma uszczerbki troszeczkę i muszę to, jak będę miała chwilę, naprawić. A oto dwie moje ulubienice z serii We Are Monster, Gilda i Skara. Są po prostu bajeczne, chociaż ich outfity nie są jakoś pokaźne. Z pojedynczych serii posiadam Gulię z serii wrotkowej i Halloween z Dance Class. Taka ciekawostka, że Halloween była moją pierwszą lalką i mojej siostry Monster High. Dlatego widać, że jej włosy są po prostu w stanie makabrycznym. Można sobie to porównać z włosami Guli. Gulia ma o wiele lepsze niż Halloween. Również z kolejnych pojedynczych serii posiadam LD z Bujorku, z Trzypaku i Spectre Wondergeist z Piżama Party, jeśli się nie mylę. Idealnie kolorystycznie przypasowały do siebie. Spectre również została zakupiona
w pudełku, jeszcze jak Monster High, były dostępne w sklepach. Z pojedynczych serii u mnie też znalazły się Katrin, miał z nowego semestru i Operetta Steam z upiornej sztuki. Kolejną ciekawostką jest taką, że Robeka została zakupiona normalnie w sklepie, a Katrin pojawia się w filmiku z second handu, z Umpexu, więc dostała drugie życie. Z takich mniejszych serii pudełkowych znalazła się u mnie Abby z serii festiwalowej, jak i Cleo z serii stołówkowej. Ostatnią moją zdobyczą jest to Finnegan Wake. Jestem bardzo zadowolona z tej lalki, w końcu ją mam. Oczywiście był film rygorysny. Niestety chłopak ma dość spore przebarwienia na rękach. Próbowałam coś z tym zrobić, no ale trudno. Zobaczymy, może jeszcze wpadnę w jakiś pomysł. Z interaktywnych lalek posiadam Franki z Zelektryzowani, jak i Ali. Ali była zakupiona w pudełku. Jak wiemy, Franki jest z nowej generacji, więc za chwilę pokażę Wam lalki, które ja posiadam z nowej generacji. W nowej generacji posiadam Moanikę. Jest to zły charakter w Monster High. Z tego co wiem, jest to dość pożądana lalka, a ja ją kupiłam za jedyne 25 zł. Również z nowej generacji posiadam Evangeline Van Buff. Jest to przydana siostra do kolory, jeszcze jest ona w pudełku. Kupiłam ją już niedawno na Allegro. Jest też naprawdę śliczna. A jeśli chodzi o piosenkarki, takie jak Ali, posiadam również Kastę i Kati. Właśnie jedną z moich wymarzonych była Kasta. Ale obie są naprawdę piękne. Z nauczycieli posiadam Mówienie Krótką z Koszmarem. Drakule. Tatę Drakulory. I swój własnoręczny oak Harriet Wolf. Czyli mamy Claudine, Claude'a, Claudie i reszty dzieciaków. Jednak największą lalką, którą posiadam, jest Joy Lipi. Jest z jakiejś serii pirackiej, do której nawet nie wyszedł film, z tego co się orientuję. Ma obcięte włosy przez moją siostrę, gdyż była to lalka mojej siory. A najśmieszniejszą lalką jest White-owna podróbka z AliExpress, z której byłam bardzo, bardzo ciekawa. I o dziwo nie jest w takim naprawdę słabym stanie, bo jej ciałko jest dość, dość spoko. Tyle, że włosy ją po prostu przerażają. Włosy i makijaż przede wszystkim. A tak to myślę, że jest spoczko. Tak tyle, żeby sobie postać. Z mebelków posiadam łazienkę Drakulory. Również pojawia się na filmiku z Lupaxopaką. Jest w takim średnim stanie, ale 100
stoi na wysokiej półce. Oprócz dużej kolekcji lalek posiadam dość sporo dodatków do nich samych. Są to jakieś drobne elementy lub całe outfity. Mam tutaj gumkę z nietoperkiem Dragonlore, który ma tylko jedno skrzydełko, biedak. Dużo torebek, butów. Tu są na przykład z podrób buty, ale na przykład je wykorzystuję na oak. W szufladkach mam jakieś drobne takie dodatki typu telefony, paszporty. W kolejnej szufladce również niewielkie akcesoria, które na przykład boję się, że mi się zgubią czy coś. Tutaj mam buty od Basic. Takie dodatkowe buty Dracolore, w sensie to są wrotki, ale one są takie mech. Mnóstwo par okularów. Jakieś wdzianko Draculi. Outfity. Od bluzy operetty po jakieś takie bardziej no-name'owe ciuszki, dobrze wyglądają tak jak starszy ciułek. Naprawdę jest tego dosyć sporo, buciki tutaj. Większość to Dracula albo Abby. Tutaj przywiesiłam taki koszyczek, nie wiem skąd pochodzi, kojarzy mi się z Brya Beauty z Ever After High. Stwierdziłam, że na jakieś drobiazgi on się tutaj przyda. Fanów Ever After High również posiadam kilka lalek z Basicu. Jest to Ashton Ella i Hunter Huntsman. Kupione w pudełku. Mam do nich wszystkie akcesoria. Tylko niestety nie mogłam ich znaleźć, bo gdzieś pochowałam. Kolejna jest Rosabella Beauty i Dexter. Jeśli dobrze pamiętam, nie zabijcie mnie, proszę. I najmniejszą tutaj przedstawicielką jest Mary Hatter, która była pierwszą lalką, którą zakupiłam z siostrą. I ostatnią lalką jest to Raven Queen, już nie z Basicu, tylko z koronacji, jak dobrze wiem. Albo z balu jakiegoś, nie mam pojęcia. No dość pokażoną sukienkę. I nie wiem, czy to nie jest lalka kolekcjonerska. Ma bardzo piękne grube włosy. I ogromną sukienkę. A tak wyglądają lalki na półkach. Jeszcze raz dziękuję Wam za 50 subskrypcji. Jesteście niesamowici. Bardzo Was wszystkich kocham i uwielbiam. Dziękuję za komentarze, bardzo miłe. Za kontakt ze mną na Instagramie. Mam nadzieję, że serio podobał Wam się ten filmik. Pierwszy raz nagrywałam kolekcję. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz. Nie zapomnijcie o tym, że na 100 subskrypcji robimy konkurs i też również nie mogę się tego doczekać. W sumie to nie mogę się doczekać Waszej kreatywności. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!